Dziewczyny, nie uwierzycie, co się stało. Basia jest podekscytowana, że Maciek zaprosił ją na randkę. Boi się jednak, że chłopak odkryje, że Basia nie ma żadnego tatuażu. Wow, i to jest ta super wiadomość, że Maciek przyszedł do biblioteki. Nie, on mnie zaprosił na randkę po lekcjach. Aha. Co ty gadasz? Ale ci stara zazdroszczę. No widzisz, mówiłam, żebyś do niego zagadała. No, tylko jest jeden problem. No, niby jaki? No bo zaczęłam z nim gadać o tych tatuażach, no i okłamałam go, że mam wytatuowaną czaszkę na plecach. Ale po co? No bo zaczęliśmy gadać o tych tatuażach, no i jakoś tak wyszło. Kurczę, a co mu powiedziałaś, że co masz na tych plecach? Czaszkę wytatuowaną. Czaszkę, jasne, dobre. Ej, no to nie jest śmieszne. Jest śmieszne, czaszka na plecach. No proszę cię, Jacek będzie chciał to zobaczyć. Już chciał. A, no to masz problem. Nie wiem, co teraz zrobić. Najlepiej po prostu powiedz mu prawdę. W życiu. No to wiesz co, mów sobie co chcesz, ale teraz, bo idzie twój książę z bajki. Powodzenia, idziemy do łazieni. Cześć, zadanie z fizyki zrobione. Nastolatka nie wie, że jej rozmowę z przyjaciółkami podsłuchała Jessica Kasprzyk, która ma zamiar ośmieszyć ją przed Maćkiem. Zczaić i wszystko ładnie rozwiązać. Co tam oglądacie? Jakieś wzory z fizyki. A nie wzory twoich dziar, które nie istnieją? Nie wiem, o czym mówisz. O twojej czaszce na plecach, którą sobie wymyśliłaś. Mówisz o tatuażu Basi? Proszę cię, stary, ona nie ma żadnego tatuażu. Słyszałam wszystko, jak mówiła swoim koleżankom. Nieprawda! Wiesz to głucha jeszcze nie jestem. Co ty myślisz, że jak naściemniasz, że masz dziarę, to będziesz fajniejsza? Nic nie ściemniałam. Dobra, wiesz, to śmieszna jesteś. Dobra, Jessica, weź przestań, poza tym to nie ma żadnego znaczenia. No właśnie, poza tym odczep się ode mnie, od mojego tatuażu. Którego nie masz? A właśnie, że mam. Tak? Pokaż. Niczego nikomu nie będę pokazywać.